Dla mnie zaś bliskość Boga jest uszczęśliwiająca. W Panu Bogu pokładam nadzieję swoją, aby opowiadać o wszystkich czynach Twoich. Księga Psalmów 73:28. Czy błądzisz? Nie można żyć wygodnie, ani nie można żyć spokojem i radością Ducha Świętego w sercu, jeżeli odchodzimy od prostoty naszego zaufania do Chrystusa. Jest wielu wierzących, którzy błądzą i błąkają się, zapominając o ich dawniejszym zaufaniu, jakie położyli w Chrystusie. Co teraz jest odpowiednim miejscem dla wierzącego? Miejsce wierzącego jest na łonie jego Pana lub po prawicy jego Mistrza. Być wtulonym jak Jan lub siedzieć u stóp jak Maria. Niektórzy z nas zawsze budzili się rano, myśląc o Nim, a przez cały dzień poczucie Jego obecności było w naszych sercach. Jakże żałowaliśmy światu godzin, które musieliśmy poświęcić na sprawy zawodowe, a kiedy zamykaliśmy swoje serce na noc, zawsze dawaliśmy klucz Jezusowi Chrystusowi. Jak słodkie były wtedy zejścia Jego ludu w czasie zgromadzeń do imienia Pana, ponieważ na nich mogłeś wraz z innymi widzieć Chrystusa. Jak radosne były wtedy spotkania modlitewne i studyjne i studia biblijne, ponieważ widziałeś tam Jezusa i rozmawiałeś z Nim. Jak wygląda Twój obecny stan? Być może oddaliłeś się od swojego miejsca, nie żyjesz blisko Chrystusa tak jak kiedyś. Stąd duchowe rzeczy mają w sobie bardzo mało pociechy, są bardzo nudne i nużące, a zejście świętych, które kiedyś były dla ciebie jak szpik i tłuszcz, teraz stały się suchymi kośćmi. Również twoja szafka modlitewna jest bardzo zaniedbana. Twoja Biblia nie jest studiowana tak jak była. Straciłeś swoją pierwszą miłość. Apeluję do was, czy nie straciliście również waszej pierwszej pociechy? Czy nie jesteście jak ptak? Ptak, który odleciał za daleko od swojego gniazda i nie umie wrócić? Wierzcie mi, że nie ma stabilnej radości, nie ma uświęconego pokoju po tej stronie nieba, z wyjątkiem życia blisko pod cieniem krzyża i zagnieżdżania się w ramionach Jezusa. Nie bądźmy tak niemądrzy. Ptak nie zapomina o swoim gnieździe, ale my zapominamy o naszym Panu. Musimy powiedzieć razem z psalmistą: wróć się, duszo moja, do spokoju swego, albowiem Pan dobrze ci uczynił. Psalm 116, werset 7. Charles Henry Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, przepraszam. Dla mnie zaś bliskość Boga jest uszczęśliwiająca. W Panu Bogu pokładam nadzieję swoją, aby opowiedzieć o wszystkich czynach Twoich. Psalm 73:28. Czy błądzisz?